Dzień dobry. Dzisiejszy materiał, jak możecie zobaczyć, będzie nawiązywał do jeży. Takiego oto gościa mamy na naszej działce. Wszyscy wiemy, że jeży w Polsce jest coraz mniej. Masowo giną na drogach. Dlatego też musimy dbać o nie, żeby przynajmniej w naszych ogrodach miały jak najlepsze warunki do życia, ponieważ są to bardzo pożyteczne zwierzęta. Chyba każdy, kto kończył biologię, wie, że jeże są mięsożerne. Żywią się choćby czczownicami, różnego rodzaju owadami, pająkami biegającymi, gryzoniami, ale także choćby i ślimakami. Dlatego też nie rozumiemy, jak na niektórych forach, czy też forach nawet ogrodniczych, niektórzy chwalą się, że jeże są owocożerne. Niektórzy wręcz otwarcie piszą, że wbijają grzbiet na te kolce jeża, jakieś jabłko, gruszkę, inne owoce, po to, żeby zwierzaczek mógł z tego skorzystać, kiedy będzie szedł na zimowanie. Pamiętajmy, nie wolno absolutnie tak robić. Tak wbity owoc będzie niestety gnił. Zwierzę z niego absolutnie nie skorzysta. Robimy mu więcej szkody niż to warte. Bez wątpienia jest to znęcanie się nad jeżami. I jesteśmy teraz w naszym garażu. Jak widzicie, jest tu sterta liści, która się porusza. Została ona usypana właśnie przez jeża. Jest to jego miejsce zimowania. Zwierzątko sobie samo te liście przyniosło do wnętrza, usypało ten kopiec, no i tutaj spędzi zimę. Oczywiście będzie ochronione przed śniegiem oraz mrozem, gdyż jest to pomieszczenie zamknięte. Ale obok takich garaży, jakichś przybudówek, jakichś różnych zakamarków w naszych budowlach, warto tworzyć dla jeży również bardzo proste konstrukcje, które wykorzystają do swojego zimowania. Jak to zrobić, zaraz pokażemy. I słuchajcie, wystarczy taka sterta liści gdzieś tam w miejscu, które nie będzie was raziło w oczy, i tutaj jeże swobodnie będą zimować. Jest to najprostszy sposób robienia im legowiska na zimę. I słuchajcie, żeby na przykład jakieś silne wiatry w zimie nie rozwalały nam liści, w których będą zimować jeże, można użyć choćby takiej starej skrzynki drewnianej. Do środka wrzucamy liście, jakieś gałązki drobne, o takie tutaj jak z brzozy. I słuchajcie, tutaj sobie jeż wejdzie, będzie osłonięty przed wiatrem, przed jakimś tam, prawda, mrozem, no i tutaj będzie zimował. Prosta, ale sprawdzona konstrukcja. I najprostsze schronienie dla jeży na okres zimy można zbudować z dwóch desek, łączymy je na kształt trójkąta, na przykład kilkoma gwoździami. Ok, popatrzcie, tutaj takie wejście jest trójkątne i co robimy? Słuchajcie, do środka wrzucamy różne liście. O! I słuchajcie, jeż będzie sobie tutaj wchodził, będzie osłonięty z dwóch stron i tutaj będzie ładnie zimował. I kolejny przykład bardzo prostego legowiska dla jeża. Zrobimy go z takich oto kłód drewna. Tak je ustawiamy. Tutaj do środka jeż ma wejść. Troszeczkę liści. Ok, patrzcie. I teraz robimy taki daszek. O, patrzcie. O, widzicie? Super to wszystko, o, wygląda. I jeż sobie w środku będzie siedział. Możecie oczywiście górę jeszcze też troszeczkę przykryć liśćmi. Domek na zimowanie gotowy.